Powiedz mi, w jaki sposób ty wytrzymałaś te wszystkie ciężkie uderzenia? Przygotowałam się na 100% i wychodziłam tu tylko dla siebie, żeby pokazać, że nie jestem taką pizdą, jaką byłam ostatnio. I wiedziałam, że kurwa, zniosę się, żeby jak się nawet obiecałam sobie, że jak będę się kąpała w krwi, to kurwa będę tutaj stała do końca i się kąpała w tej krwi. Nie przyszłam tu po lajki i po gratulacje, tylko sama dla siebie i udowodniłam sobie, że potrafię się bić. Brawo, to jest naprawdę niesamowita forma. Wielkie brawa! Tutaj mamy kolejny festiwal miłości, proszę pokazać. Jeszcze dziewczyny, chciałbym zapytać, co się stało, ponieważ po starciu usłyszałem, że mówiłyście do siebie coś i nagle... Nie, no to ja powiedziałam, Marta coś tam powiedziała, to jest fame MMA, jako że to jest fame MMA, no to sobie to wytargałam i rozdmuchałam. Dobrze, dobrze przed walką mieć taki stosunek. A teraz, a ja powiedziałam wczoraj na wywiadach, że absolutnie ja Marcie podam rękę, co by nie było i pogratuluję. I dobrze, że tak powiedziałam, bo jest naprawdę czego. Marta, nie płacz, kurwa, jesteś... Panie i panowie, tu nie ma co robić wywiadu. Wielkie brawa Zusie i Marty Renty!